Cześć, ja jestem Pixpro i witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się robieniem właśnie tutaj potek, znaczy przygotowaniem do robienia potek i weźmiemy sobie naszego pierwszego villagera, zombiaka oswoimy. Więc myślę, że naprawdę może być to fajny odcinek. Więc tak, najpierw chciałbym sobie porobić trochę skrzyneczek. No właśnie te potki. Myślę, że tak z 8. Cały stack na to zużyjemy. I tak. Skrzynki myślę, żeby dostały te od potek tutaj. Raz, dwa. No, jednak myślę, że trzeba tego trochę więcej zrobić. Myślę, że kolejne 8 zrobimy. Cyk. Więc stawiamy je kolejne. O nie. Dobra, myślę, że w tej będą rzeczy do potek, więc tak, rzeczy do potek. Chodzi nam o właśnie, zaraz tylko sobie poodkładam niepotrzebne rzeczy. Chodzi nam o takie coś, chodzi nam o, czekajcie, czekajcie, takie coś. Dobra, to skrzynkę myślę, że dobra. Dalej, tu będą kolejne rzeczy. Te 11 tylko mi zostało. Nie, dobra, bo tu są jeszcze. Myślę, że połowę tego weźmiemy nawet. Dobra, będzie starczy tak. Weźmiemy jeszcze to. To. Więc ładujemy to wszystko do tej skrzyni. Cyk. Dalej, co my tu mamy? Co my tu jeszcze potrzebujemy? A, dobra. Już wiem. Na pewno to. A, jeszcze mu tak. Musimy sobie na pewno trzcinę zebrać, żeby zrobić sobie cukier. Dobra, myślę, że tyle tej trzciny nam wystarczy. Na spokojnie. Przerabiamy sobie to na cukier. Cyk. I dajemy na pewno te dwie rzeczy do skrzynki. Dalej. Na pewno trochę marchwi nam się przyda. Chociaż nie, dobra. Dalej, co ja miałem tu zrobić? Kolejne rzeczy do potyk, które nam się przydadzą. To będzie na pewno trochę redstone. To. To, to. No, proch nam się na pewno przyda. Były tu jeszcze. O, tu jest dużo prochu. O, tu jest tarcza, to sobie ją założę. Bo nie mam na sobie. No, tu mamy kolejny redstone. Chociaż myślę, że tyle to jest już go za dużo. Weźmy. Chociaż dobra, wezmę to. To. Dalej.
O, jasnopył. Kolejny proch. O, tu mamy dużo prochu. Dobra, tu już raczej nic nie ma. Kolejny proch. Kolejny. Myślę, że nam jeszcze jest potrzebny trochę jasnopyłu, ale go tutaj nie ma. Dobra, przerzucamy to wszystko. Dobra, dalej. Musimy się zająć teraz butelkami. Gdzieś tu było dużo szkła, widziałem. Która to skrzynia? O, tu mamy dużo szkła. Więc tak. Robimy sobie tak. Teraz jedziemy. Dobra. I robimy dużo buteleczek. Dużo, dużo, dużo. Dobrze, mamy dwie staki butelek. Myślę, że butelki będziemy sobie w tej skrzynce po prostu trzymać. Sobie to na razie tak podpiszę. Potrzebuję na pewno dużo miejsca. I jedziemy. O, jeszcze dużo miejsca mam. Dobra, mam akurat. Więc dobra, Pantex nam może też sprzedać, słuchajcie, nasiona arbuza. Moi villagerowie biorą arbuzy. Tylko za co? Dobra, lecimy po kolejne. Jeszcze dwie. Dobra, bierzemy sobie całe. No, diaksowe buty trochę dużo. To co by tu wziąć? Dobra, mamy stak nasion. Co by mu tu zaoferować? Dobra. On jak sobie tam pisze, to ja sobie polecę jeszcze po buteleczki kolejne. Dobra, może się zgodzi. Co to? Dobra, już. Mam pełno.
Dobra, mamy pełną skrzynkę. To jeszcze w tej sobie będziemy to trzymać wszystko. Kurde, ale pioruny walą. Dobra. Lecimy po buteleczki. Pełno. Jeszcze nam pół staka zostało ich. Dobra, pełno. A już dobra, tu jest pełno. To myślę, że resztę sobie do tej skrzyni po prostu wpakuję. Dobra. Co tu jest? Czego deszcz pada w jednym miejscu? Nie wiem, nie czaję. Dobra, i my mieliśmy tego villagera robić. Czekajcie, tylko sobie sprawdzę, jak się robiło płotkę na słabość, bo ja nie pamiętam za bardzo, jak się robiło płotkę na słabość. O, przyniósł mi. Dobra. Zaraz mu też budki załatwimy. Ja sobie tu na razie to odłożę. Dobra, i tak. Co my tu jeszcze... Właśnie, co my mieliśmy robić? A, sfermentowane oko pająka. Więc dobra, mam już to oczko, to sobie też... Na razie potrzebuję tylko jednej płotki, więc sobie jedno zrobię. Z tego co pamiętam, to się to tak robiło, tak? Tak. Więc bierzemy jedną butelachę. Chociaż nie, bierzemy od razu trzy butelachy. Bo się to inaczej zmarnuje. Cyk. I robimy. Dobra, przez ten czas jak to się robi, ja słuchajcie, zbiorę sobie farmę marchewek. Idę sprzedać temu villagerowi, żeby słuchajcie, mieć emsy na te buty, co chce Pantex. Dobra, ciekawe ile emsów uda nam się wziąć z tych marchew. Dobra, tu my już mamy 3, 6, dobra, 6 emsów. Dobra, cały exp już poszedł. Tu mamy 5, mamy 11, a buty kosztują 17, a tu ten sprzedaje buty. Kosztuje 13. Te mają niezniszczalność 1. Dobra, potrzebuję dwóch emeraldów. Więc dobra, więc lecimy tutaj. Zbierzemy sobie to.
Weźmiemy sobie z tego, przerobimy to na papier. I będziemy już mieć emsy. Więc co ja robię? Dobra. Jedziemy z tym papierem. Cyk, mamy papier. I idziemy go sprzedać i kupujemy te buty dla niego. Dobra, to jest ten. Nie no, już coś mi bije. No ten dziadyga. Sio. Dobra, dał mi ekspa, dał mi ekspa. To kupujemy dla niego te buty. Dobra, słuchajcie, ten villager, dowiedziałem się, co to jest wydajność podwodu. Jak nic mi nie da innego na innych poziomach, liczę na to, że na innych poziomach coś da, to po prostu ten villager jest tak naprawdę do wyrzucenia. Bo on nic nie daje. Dobra, widzę, że już mi się tu zrobi apotka. I tak, my musimy ją sobie chyba rzucano z tego, co wiem, zrobić. Więc bierzemy sobie jeden proszek. Dobra. Dobra, leci, leci. Dobra, jest. I tak, z tego co wiem, to my musimy mu dać potkę i jabłko. Dobra, jabłko mamy pod piątko, to pod szóstko. O, dobra, właśnie zaczął się chyba robić. Czekajcie. Nie mam słabość. Kurde, ja też sobie dałem. Dobra, on już się tu robi. I to będzie alchemik. I słuchajcie, musimy wziąć ten Stunting Brew. Gdzie on jest? Dobra. Mamy. Potki na słabość będziemy sobie trzymać w tej skrzyneczce. Okej. Więc teraz potrzebuję jeszcze jakichś na szybko bloczków. Dobra, dwa mi wystarczą. Dobra, on się tutaj robi ładnie. Dobra, i chciałbym mu to tu postawić. Dobra, postawiłem mu to. Dobra. Zwozimy. I Grzesiek zaraz będzie naszym alchemikiem. Dobra, miałem sobie jeszcze odłożyć rzeczy. Takie jak właśnie emeraldy. Trzcinę cukrową. Papier. I tyle, okej. A jeszcze marchewki. Nie wiem jak, gdzie je trzymałem. Dobra, tu je wezmę. Dobra, na razie się tu jeszcze robi. Dobra, myślę, że zobaczymy się dopiero, jak się zrobi. Dobra, właśnie dostałem komunikat, że zrobił się nas już villager. Jest. Dobra, on chce mięso zombiaka. Zobaczę, czy w ogóle tyle mam mięsa zombiaka. Chciałbym go od razu wbić na jakiś większy poziom.
ogóle jest noc, to też mógłbym sobie tego mięsa zombiaka. Dobra, mamy tu jakieś mięsko. Mamy już 14. Pyk. O, i kolejny. Cyk. O, będziemy mieć go dużo. O, tak. Kolejny. A jeszcze tu było. Dobra, tu nic nie ma. Też nie. To też nie. Dobra. Więc my lecimy to sprzedać. I słuchajcie, oni mogą sprzedawać albo butelki z expem, albo albo enderperły, więc liczę, że coś z tego będą sprzedawać. Dobra. Tylko czy wbijemy mu na ten poziom? Nie. Potrzebujemy chyba jeszcze jednego. Albo byśmy sobie... Dobra, kupimy sobie dwa redstone. Dobra. Za jedną sztabkę złota mamy emerald. I to mamy lazuryt za to. Dobra, myślę, że dosyć dużą sztabek złota, więc sobie weźmiemy trochę złota. Dobra, tylko gdzie to jest? O, tu jest zombiak. No i cyk. I trochę sobie tego posprzedaję. No złoto jest cenne, ale no sprzedam je. Dobra. Powinien mieć zaraz kolejny level. Jest jedyny emerald, jeden jest snowglass. Dobra. To jest czelang, więc chyba jeszcze jeden czy dwa poziomy i powinien to sprzedawać. Dobra, tu sporo dalej daje. Dobra. Więcej mięsa zombiaka. Spróbuję to ogarnąć. Dobra, słuchajcie, już wracam. No, musiałbym naprawdę dużo pochodzić, żeby nazbierać tego mięsa zombiaka. Tyle, żeby sprzedać to kilka razy. Ale wziąłem sobie... Mam na jedno sprzedaż. Resztę myślę, że sobie coś tam pokupujemy innego lub złotem dobijemy. Kurde, jaka tu jest dziura. Pewnie to sika jest wykopu. Ależ to... Musi mi tu cały czas przychodzić, jak tylko jest na serwie. Jest rzadko, bo cały czas bany dostaje. Dobra. Uuu, jak mało to dało. Dobra, tyle samo. Dobra, myślę, że po prostu sobie tego... O, już tyle, nie chcę tego. Dobra. Kolejny poziom zart będzie miał. Dobra. Za dwie butelki jeden emerald. Dobra, da się też to załatwić. Bo mamy jeszcze akurat trochę szkła. I proszę potem o jakieś butelki z expem lub enderperły. Dobra. O, mamy tutaj. Teraz jeździmy. Cyk. Kładziemy. Dobra, mamy staczek buteleczek, więc możemy mu to trochę posprzedawać. To jest też dosyć opłacalny deal. Uuu, ile mu to daje. Dobra. Błagam, błagam cię, villager, daj mi coś fajnego. Sprzedaję z butelki z expem. Dobra. Nie mamy enderpearl, ale mamy butelki z expem, słuchajcie. A to jest do naprawy. W tym można fajnie sobie naprawiać. Dobra, kupimy sobie tego trochę. W ogóle zobaczę, ile to daje expa. No, takie średnie ilości. Dobra, myślę, że sobie to będę trzymał.
z drugiej strony, tutaj. Zaczęliście tych buteleczek sobie nakupił u niego trochę. Dobra, więcej nie chcę. Cyk. Dobra, ty co chciałeś, bo ja już zapomniałem. A, diamenty on chciał. Tu węgiel. A ty mi możesz jeszcze coś sprzedać? Co to jest? Tarczka. Nie wiem co to. Znowu może brać. Dobra, mamy kolejne emsy, kolejny poziom. Dobra, to jest naprawdę fajny villager. Butelki z expo. To jest takie opłacalne. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ogarnęliśmy sobie tego, słuchajcie, villagera. Więc myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!